Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Kwadrans po godzinie 8. Starosta tarnowski Roman Łucasz i kandydat PiS do Rady Powiatu i również członek władz okręgowych partii. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Witam panią i wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają. Mam trudne pytanie na początek. Mogę? Oczywiście. Trudnych pytań się, jak pani wie, nie boję. To jest pytanie od słuchaczy, to jest pytanie od mieszkańców, którzy no właśnie są ciekawi, co ze zjazdem z autostrady w okolicach Ostrowa, co z remontem mostu w tym miejscu. Dodam tylko, że wczoraj w programie Słowo za Słowo kandydat do Rady Powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat Jacek Pilch powiedział, bo tak uważa, że to porażka obecnego zarządu powiatu. Co pan na to? Wydaje mi się, że pan Jacek Pilch chyba nie ma do końca takich informacji pełnych, dlatego że jakby wiedział, to nie jest porażka nasza, tylko porażka województwa, wojewódzkiego zarządu dróg, dlatego że jeżeli te kategorie będziemy rozpatrywać, bo ja nie uważam, że to jest porażka, to jest po prostu sytuacja taka, jak mamy dzisiaj. No niestety, sytuacja jest dosyć trudna, dlatego że jak wiemy, przetarg, który został rozstrzygnięty, to jest ponad 90 milionów więcej, aniżeli było do tej zabezpieczonej przez pana marszałka. To są bardzo, bym powiedział, trudne sprawy, dlatego że teraz trzeba znaleźć te 90 milionów, ale właśnie ja wczoraj już rozmawiałem. Wczoraj był u nas pan minister Adamczyk. Rozmawialiśmy również o łączniku i on też uważa, że to jest sprawa priorytetowa dla Tarnowa, bardzo ważna. Ale co można zrobić? Jakie są w ogóle szanse? W tej chwili, pani redaktor, są dwie możliwości. Albo Wody Polskie odstąpią od tego koncepcji budowy takiego przęsła długości prawie 400 metrów i wrócą do tej normalnej. To będzie o wiele taniej. Albo po prostu trzeba te pieniądze dołożyć. I o tych dwóch kwestiach rozmawialiśmy. Czyli są dwa wyjścia. Dokładamy albo zmieniamy projekt. Natomiast jeżeli chodzi o sam kosztorys, ja przypomnę, to było 116 milionów. W przetargu było 200 chyba, 6 milionów. Pani redaktor, to jest znacznie przekracza budżet powiatu. Więc tutaj myśmy się tutaj dogadali z Wojewódzkim Zarządem Dróg, że taką inwestycję, tak potężną, nie powinien prowadzić powiat, tylko Wojewódzki Zarząd Dróg, który ma i doświadczenie, ale ma też i o wiele większe pieniądze dysponuje. No bo trudno, żebyśmy prowadzili inwestycję, która przekracza nasz budżet. No przecież byśmy później, no wszystkie inwestycje w powiecie byśmy przecież musieli spalić. Panie starosto, pan był na miejscu, pan rozmawiał z mieszkańcami? Znaczy myśmy byli jeszcze, nie teraz, ale byliśmy. Samochodów. Ale oczywiście, myśmy byli i tutaj pragnę uspokoić, bo ten most nie jest dezelowany, on jest na bieżąco kontrolowany. Myśmy go pospawali. W tej chwili co dwa tygodnie nasi pracownicy sprawdzają jego stan. Mamy ekspertyzę również profesorów z Akademii Górniczo-Hutniczej, że on nadaje się do przejazdu. Zresztą byśmy inaczej nie podjęli decyzji, jeżeli by on się nie nadawał, to byśmy musieli ten most oczywiście zamknąć czy zmniejszyć tonaż. Natomiast na dzień dzisiejszy tego nie chcemy zrobić. I proszę zwrócić uwagę, że już o tym mówiono 6 lat temu, że most się rozlatuje. Minęło 6 lat, most jest w tym samym stanie, więc myślę, że te spokojnie jeszcze 4 lata, bo tak myślę, że jak wszystko pójdzie dobrze i nasze rozmowy z panem ministrem również zostaną uwieńczone, bośmy się umówili z panem ministrem, że będziemy rozmawiać po wyborach, bo teraz jest czas taki gorący, więc trudno, żeby teraz takie sprawy w ciągu 2 tygodni rozstrzygać. Po wyborach się spotkamy w ministerstwie i będziemy o tym po prostu rozmawiać, ewentualnie dofinansowaniu, do Urzędu Marszałkowskiego, bo jest taka możliwość tak samo, że część środków tych dodatkowych pokryje Urząd Marszałkowski, a część pokryje pan Ministerstwo Infrastruktury. Więc tutaj rozwiązania są i na pewno i ja jestem optymistą co do tej inwestycji, zresztą tak do wielu, że uda się to zrobić, że wreszcie za kilka lat będziemy się cieszyć pięknym łącznikiem z autostrady A4. No właśnie, jeszcze jedno pytanie a propos tej inwestycji, o te realia czasowe. Pan mówi za kilka lat. Co to znaczy? No ja powiem, to się, cały czas pani radna się przesuwa ten czas. No niestety, tak się to dzieje, że akurat to wszystkie decyzje środowiskowe, prawda, i raport oddziaływania na środowisko i to wszystko wydłużało, bo to wymagało czasu. W tej chwili oczywiście, gdyby się udało podpisać umowę, to ja myślę, że ten rok 2022 to jest bardzo realny. Żądanie całkowitej inwestycji, nawet może wcześniej, ale na dzień dzisiejszy no nie możemy nic powiedzieć, bo teraz no musimy znaleźć te pieniądze. Urząd Marszałkowski musi tych pieniędzy poszukać. Rozmawiałem z panem marszałkiem Sorysem i on też mi zaproponował, żeby tutaj wspólnie właśnie również z Ministerstwem Infrastruktury rozmawiać, bo no 92 miliony myślę, że dla Urzędu Marszałkowskiego to są bardzo duże pieniądze i nie wiem, czy uda się przesunąć z innych działań akurat na to działanie. Dziś o 14:00, panie starosto, wizyta wicepremier Beaty Szydło w Dwudniakach. Jutro w Kąśnej sesja Rady Powiatu i między innymi odznaczenie zasłużonych pracowników pogotowia ratunkowego. Kampania w pełni. Tak, ja bym to nie uznał kampanią, natomiast jeżeli chodzi o te wyróżnienia czy te odznaczenia, to są
są co roku. Rocznie o tej porze ratownicy medyczni, ci wyróżniający się, dostają oznaczenia również i państwowe. Zresztą będzie pan wojewoda, który będzie te oznaczenia wręczał. Natomiast dzisiaj, oczywiście, pani Beata Szydło jest ostatnio bardzo często u nas, bo przypomnę, że chociażby była niedawno, była w Koszycach wcześniej, także lubi region tarnowski. Dzisiaj rzeczywiście inauguracja roku akademickiego, najpierw na PWSZC, a później udajemy się do naszego pięknego ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością w Dłudniakach i tam będziemy również pani premier chce odwiedzić te dzieci, chce zobaczyć, jak to funkcjonuje. Jestem bardzo zainteresowana i była zainteresowana z samego początku, kiedy jej mówiłem o tym, że budujemy taki wspaniały ośrodek, to powiedziała, że przyjedzie kiedyś właśnie na jego otwarcie. No i na otwarcie nie przyjechała, co prawda, ale przyjedzie dzisiaj. Panie starosto, gdzie w powiecie tarnowskim wybory rozstrzygną się bezboleśnie? No jeżeli bym tutaj wymienił tych faworytów, których już ostatnio tutaj na państwa antenie wymieniałem, to dodatkowo bym jeszcze wymienił, bo zapomniałem o kilku, ale na pewno Paweł Augustyna. Paweł Augustyn to jest nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, nie popierany w Ryglicach oczywiście. Tam konkuruje z obecnym urzędującym burmistrzem panem Bernardem Karasiewiczem z Platformy Obywatelskiej. Myślę, że tutaj jest bardzo duża szansa na wygranie, dlatego że pan Paweł Augustyn w tej chwili, widzę, bardzo się to zaangażował, organizuje spotkania, na których przychodzi 20-30, na 100 osób nieraz, więc to są bardzo, bym powiedział, interesujące spotkania, przedstawia swój program. Zresztą jest to bardzo doświadczony samorządowiec już i radny powiatu tarnowskiego od kilku kadencji, bardzo aktywnie biorący udział we wszystkich sesjach. Myślę, że to jest taki nasz faworyt. Oprócz tego jeszcze mamy tu Józefa Wzorka, mamy tu, będzie ciężka sytuacja, bo tam mamy 6 kandydatów w Tuchowie. To jest dosyć też sytuacja. Tam jest bardzo ostra rywalizacja. Bardzo ostra rywalizacja. Spodziewaliśmy się tego? Spodziewaliśmy się, bo od pewnego czasu dociera do nas informacje, że różne ugrupowania również nie partyjne, ale również i partyjne będą wystawiały swoich kandydatów. Także liczyliśmy, że będzie około właśnie 5-6, nawet mówią o 7, ale jeden kandydat nie zdążył się już tam zarejestrować. Natomiast 6 kandydatów i rzeczywiście trudne jest do przewidzenia. Natomiast z tego, co rozmawiałem z mieszkańcami Tuchowa i tymi, którzy znają te realia tuchowskiej gminy, mówią, że duża szansa jest, żeby w drugiej turze na pewno był Józef Wzorek. No i mamy Michała Mitoraja w Strzeżynach, będzie startował z rządzącym wójtem. Ma duże szanse, dlatego że to młody, prężny, bardzo inteligentny człowiek. No i oczywiście moje ukochane Żabno, pani redaktor, pani Marta Herduś. Myślę, że tutaj nasz faworyt. Zresztą jesteśmy teraz na zebraniach z wyborcami. Wyborcy podkreślają jej bardzo duże kompetencje. To jest 2 kadencje radną. Już jest, jeżeli chodzi o gminę Żabno, naprawdę człowiek, który nadaje się na to stanowisko bardzo dobrze. I myślę, że w gminie Żabno to będzie taka chyba jedyna gmina w powiecie tarnowskim, gdzie będzie burmistrz właśnie, gdzie burmistrzem będzie kobieta. No a teraz zmieniam temat. Zostawmy na moment wybory i politykę, panie starosto, bo słuchacze pytają, mieszkańcy pytają, mają swoje, no właśnie, wątpliwości. Są tutaj ciekawi między innymi, czy będzie niedomicka strefa aktywności gospodarczej. Pamiętają pańskie słowa, że była taka deklaracja. Tak, zresztą to wczoraj na zebraniu Węgu Tarnowskim o tym mi powiedziano, że deklarowałem, że uporządkujemy tą strefę niedomicką. Natomiast myśmy się zabrali oczywiście już od początku tej kadencji do roboty, natomiast byliśmy już ponad pieniądze w wojewódzkim w WIOŚ-u u pana dyrektora. Natomiast powiem szczerze, że no pan dyrektor powiedział jedno, że jeżeli będą dopływały świeże ścieki, no to nie ma możliwości, żeby wyczyścić ten kanał. Kanał będziemy czyścić wtedy, kiedy zlikwidujemy wszystkie odpływy. I żeby do tego doprowadzić, pani redaktor, pojawiły się duże środki u pana marszałka w tej chwili na tak zwane strefy gospodarcze. Tam jest 116 milionów. Składamy wniosek do końca listopada i chcemy uporządkować tą strefę pod względem infrastruktury kanalizacyjnej, wód opadowych, drogowej, jak również innej, które nam zgłoszą przedsiębiorcy. Ale nie będziemy bazować na obecnej, starej strefie, bo na tej starej infrastrukturze, bo proszę zwrócić uwagę, te rury już mają kilkadziesiąt lat. To są zdezelowane czasami, zarośnięte rury. Chcemy całkowicie budować od nowa tą infrastrukturę. I myślę, że jeżeli uporządkujemy to, nareszcie przestanie śmierdzieć, bo naprawdę tam odór unoszący się, zwłaszcza w lecie, jest nie do zniesienia. Natomiast jeżeli tej szansy nie wykorzystamy, to tutaj z całą stanowczością mówię, że taka sytuacja już i taka szansa się nie powtórzy, dlatego że dofinansowanie ze środków marszałkowskich to jest aż 85%. A liczymy, panie redaktor, że ta inwestycja może przekroczyć nawet 10 milionów złotych, ale byśmy uporządkowali raz i na pytanie, czy się lat. To opłaci, panie starosto, ta inwestycja? Czy będą inwestorzy? Czy oni przyjdą? Tam, panie dyrektor, ja pragnę poruszyć, że tam na części już na tej starej działalności z dawnych zakładów celulozowych są już przedsiębiorcy. Są przedsiębiorcy. Natomiast są tereny jeszcze takie, które mogą być zagospodarowane i dla działalności. Następni? Myślę, że przyjdą. Tylko, że dzisiaj przedsiębiorca przyjdzie, panie dyrektor, kiedy ma pełne uzbrojenie. Ma kanalizację, ma wodę, ma odprowadzenie ścieków, odprowadzenie wody, ma dobrą drogę.
I to chcemy zrobić, żeby ta strefa ekonomiczna jeszcze się powiększyła, bo rzeczywiście to jest bardzo dobre miejsce, blisko autostrady, w takim miejscu, bym powiedział, bardzo dla korzystnym również dla przedsiębiorców, także liczymy na to, że tam przedsiębiorcy przyjdą. Jeszcze jedno pytanie od słuchaczy i od mieszkańców, panie starosto. Musimy przyspieszyć, bo czas bardzo mocno goni. Chyba musimy się jeszcze umówić, bo mam mnóstwo pytań niezadanych od słuchaczy także. No ale jeszcze o to zapytam, proszę pozwolić. Czy będzie projekt drogi Łęk Tarnowski Lisia Góra? Tak, jest to droga bardzo ważna, istotna. Zresztą tutaj zgłaszali nam już mieszkańcy, ale i radni z gminy i Żabno, i Lisia Góra, bo to łączy te dwie gminy od ulicy Kolejowej. Będzie, tak. W tej chwili projektujemy tą drogę. Jesteśmy na etapie już bardzo zaawansowanym, bo chcemy w przyszłym roku ten wniosek złożyć do tego dużego programu, który pan Mateusz Morawiecki, premier, zapowiadał. Chcemy się w to również wpisać, dlatego też robimy wiele projektów i między innymi tą drogę robimy. Ona już jest bardzo tak zaawansowana, że na początku przyszłego roku będzie mieć wszystkie już dokumenty i będzie możliwość złożenia już do pana premiera. Natomiast pragnę tu uspokoić mieszkańców, bo tam były takie obawy, że zwiększymy tonaż. Tam akurat na tej drodze jest most, który ma nośność 12 ton i ten most zostanie jakby w tym stanie, co jest. Dlatego, że on jest w dobrym stanie, ale nośność jego jest wystarczająco 12 ton. Jest tutaj, mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Mogą spokojnie spać, że tam się nośność samochodów nie zwiększy. Starosta tarnowski Roman Łucasz, członek władz okręgowych PiS i kandydat do Rady Powiatu PiS. Bardzo dziękuję. Dziękuję, redaktor. No i do zobaczenia, bo pani zapowiadała, że spotkamy się jeszcze i myślę, że tak będzie. Do usłyszenia.